W środę 17 września w internacie zespołu szkół nr 2 w Dzierżoniowie odbyła się konferencja podsumowująca projekt pod nazwą Leonardo da Vinci – Europejska praktyka gwarancją kariery i sukcesu zawodowego. W projekcie brało udział 18 uczniów, 8 uczniów w branży instalator i 10 uczniów technikum w branży technik organizacji usług gastronomicznych. Projekt odbywał się w Czechach, w mieście Żamberg, był realizowany z partnerską szkołą, z którą już mamy 8-letnią współpracę. Prace projektowe rozpoczęły się 2 lata temu napisaniem wniosku do Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie. Otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 130 tysięcy złotych. W ramach tego projektu uczniowie wyżej wymienionych zawodów mogli uczestniczyć na praktyce w Czechach. Poznawali praktycznie, jak wygląda kuchnia czeska, jak wyglądają warsztaty instalatora. W tej właśnie szkole w Żamberku mogli nauczyć się tajników czeskiej kuchni i bezpośrednio instalatorstwa na praktyce na warsztatach szkolnych. W ramach projektu uczniowie nie tylko kształcili się zawodowo, ale mogli również poznać kulturę i język czeski. Projekt polegał na tym, żebyśmy nauczyli się kuchni czeskiej, poznali czeską kulturę, zbliżyli się bardziej właśnie do czeskiego kraju, ich zachowań. Wiele razy już byłam w Czechach, to za każdym razem wyjeżdżam stamtąd z uśmiechem. Przede wszystkim ludzie, którzy zawsze są pomocni i otwarci. W skali od 1 do 10, tak jak mówiła znajoma, 10. I gdyby była możliwość jeszcze raz wyjechania na taki projekt, na pewno podejrzewam, że całą załogą, tak byśmy tutaj, na pewno byśmy to powtórzyli. Oni mają inne poglądy na świat, że tak to ujmę. Oni robią wszystko powoli, spokojnie, pomału, bez stresu. Kiedy pamiętam sytuację, kiedy byliśmy na kuchni, mieliśmy zaplanowane 5 godzin na kuchni, mieliśmy tam pewne menu do przygotowania, które skończyliśmy po jakieś 1,5 godziny. No i pani nauczycielka była w szoku. No i do końca w sumie 5 godzin zajęć siedzenie i rozmawianie o wszystkim. Język angielski i niemiecki, który mamy w szkole, jest w stopniu w sumie zaawansowanym, ale to wiadomo, jak się uczy człowiek w szkole. A tutaj jest praktyka przede wszystkim tego języka, jest przebywanie z Czechami w ich kulturze. Tego sądzę, że jak najwięcej powinno być takich projektów. Z projektu zadowoleni są również pracodawcy, u których na co dzień uczniowie odbywają praktykę zawodową. 4 moich uczniów odbywało praktykę w szkole w Żamberku. No, nabyli naprawdę dużych umiejętności, nauczyli się samodzielności, mogli praktykować pod okiem instruktora, na przykład zepsuli materiał, to nikt na nich nie krzyczał i tak dalej. Także no, myślę, że taka praktyka to jest bardzo potrzebna też. Ostatnio miałem nawet studentów z Politechniki Wrocławskiej, którzy w przyszłym roku będą inżynierami, też miesiąc czasu terminowali, tak? I to było w ogóle bardzo potrzebne, tak? Oni sami stwierdzili, że teoria to jest jedno, a praktyka to jest naprawdę no, bardzo ważna rzecz. W Czechach jest no, bardzo wysoki poziom, bo tam te szkoły zawodowe są bardzo dobrze rozwinięte. Tam przede wszystkim kładzie się nacisk na praktyczność, tak? Na wykonywanie zawodu, spojrzenie z zupełnie innej strony na zawód, który tam się chce wykonywać. Tak? U nas to jest różnie. Idzie się do szkoły, bo tam kolega poszedł, czy mama wysłała. Tam ktoś chce być dobrym hydraulikiem, cukiernikiem, krawcem i w tym kierunku się kształci. Inwestycja w ucznia poprzez takie projekty jak Leonardo da Vinci daje większe szanse na rozwój, poznanie zawodu i doskonalenie swoich umiejętności, co w przyszłości po skończeniu szkoły daje większe szanse na zdobycie pracy w wyuczonym zawodzie.